Hej, siemano, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Divion, a to jest Mount Update Warband i Floris Expanded Modyfikacja. Zapraszam na kolejny odcinek, już zapomniałem, czy to jest czwarty, piąty, czy piąty chyba. Albo szósty, mniejsza z tym, tak więc na kolejny odcinek zapraszam i kontynuujemy naszą przygodę. Okej, znaleźliśmy się w mieście Rayvadin, w którym to mieliśmy się stawić na turniej, którego nam się niestety nie udało ani wygrać, ani ugrać, ani nic. Łowca głów, to są bardzo jednostki poszonda. Oj, jadę, gonią tych słodniackich jakobitów. Kiedy no, dołączamy do rozgrywki, oczywiście do bitwy. Po stronie łowców głów zaatakujemy ich. Mamy łączną przewagę bitewną. 5. Równą 5. My wstrzymamy. O cholera jest, to mi się przycięło. O, klatkuje mi trochę. Tak, my naszą wspaniałomyślną piechotę wstrzymamy. Niech szarżuje ich kawaleria. A to dlatego, że... Kurde, ale dostanę dopłat tych jakobitów. Dlatego, że chciałbym sobie przypuścić jak najwięcej. Łożysz mord. Łowca głów. O, rzecz ma, to może jednak niech moja piechota się włączy w akcję. Bo tu są bardzo dobre wyszkolone, bardzo dobrze wyszkolone oddziały. Jokobici. Czy tam jak tam Jokobita, dobra. O, jak mi się koszmata, przeróżno. O, fuck. Ja tu walczę z nimi. No jeszcze. No i dopiero dochodzę. Chłopka padła. No w końcu już ma to chyba. Jak nie chcę wbijać levela, to nie pomogę. Tam na pewno jest tak. Och, moje koksy wymiotają. To jest normalnie siła armii, siła Divionera. Wygramy to, już wygraliśmy zresztą. Mamy dwóch zabitych, no nie mam 9. Niedługo padną. Łowcy głów. 2-6. 4. Cóż, co za tutaj nasz ziomek wbił w expa? Bojówkarz. Najmniej pierwszy rycerz, no ci najmniej są troszeczkę drodzy. O cholera, jest, no nie ma żadnych takich fipunków. Czyżbym przegapił opcję taką? No cóż, my puścimy tych łowców. Uja, tam coś było. Tam coś było pożądanego. Pożądanego. O, jakie mamy tutaj fajne rzeczy, 30, to ta pałka zdecydowanie są o niebo lepsze, o ja, ten też młot rycerski ma 89, szybkość ten ma 90, zasięg ma troszeczkę dłuższy. Cóż, o ten młot, jaki długi, jaki mocny, jaki koks. O, swego czasu używałem, o, ten jest dłuższy, 75, 33 obrażenia. Stać nas, nie stać nas, z cholera jasna, ale stać nas na te młoty. Ten jest troszkę o stówkę prawie. Ale no stać na niego. Więc sprzedajmy, kupimy go. Kupimy go. O, cholera jest. No przecież ja mogę sprzedać tych i kupić sobie dopiero. Ach, sprzedam ich wszystkich za 600. No i widzicie, już mnie stać na ten ekstra młotek. Który kosztuje 950. Oczywiście, że mnie stać. Dłuższy, lepszy. Zaraz tu się, kurde. Dezerterów, zalekereskich, o, łowcy głów, ja ich chcę bardzo. Ale nie chcę, żeby mi padli, ale ich chcę bardzo. Dogonij. O cholera, jest, no nie dogonię, moki, dobra, to zawracam się i idziemy na jakichś innych bandytów. Tu się kręciła jakaś skraja. Południe. W południe jeszcze można walczyć. Łowcy głów. Okej, dobra. Kurczę, gdzie oni są? W tych lasach były mnóstwo, a teraz coś się nie widzę. Łowcy głów się pojawili. To może być trochę ciężko z bandytami. Jeżeli już będą to takie wykokrzone oddziały, że to jest coś, nie? Więc szukamy dalej bandytów. Nastały ciężkie czasy. Widzicie, nie ma bandytów. Się zapuszczam na sarodzickie tereny.
Ale nie ma hajsu, muszę żołd opłacić. Tygodniowy, stać mnie na... Nawet nie stać mnie na połowę. A tu już niedługo. Tak coś czuję, że nie uda nam się znaleźć tych bandytów. Patrzcie, już wy... O, fajnie, pakty handlowe. O, ja już myślałem. Fuck, no i co mam? Saldo na minusie. Bo się włączyli do gry Łowcy Głów. Kurde, no i teraz nie wiem co wykombinować. No coś tu działa, jakieś się znajdą na pewno. Ale zanim je znajdziemy... O, nie było coś. Łowcy Głów. Łowcy Głów. Fajnie. Więcej was jest niż bandytów. No i pięknie. Skończył się nasz Eden Prime. O ja, bandyci. Skór. Przyciło cię kanał, już szczęście. Czy byśmy mieli aż tyle wojsk? Nie wydaje mi się, no właśnie. Słabo. Tutaj zawsze biegają bandyci, więc idziemy w te tereny. Młotek sobie nowy kupiłem, a tu taki bajer. A tu taki... O jest, bandyci są, bandyci z łowcami głów nawet. Zapisujemy i gonimy. O ja, nawet nas zaatakowali. Kurwa, ale bandyta skuszył, okej. Okay. No tam, bo to rokholskie tereny, więc tutaj jak najbardziej się trafią. Kusznicy. Tu mamy jakąś już liczbę łuczników, więc sobie ustawimy tereny. Jak się tereny mówi? Fortyfikacje. No i końce. Ustawimy sobie już szyki. Fortyfikacje. Okej, okay, tak więc mamy już... Ich tutaj jakoś tak z 8-7, coś w tym stylu. Na skórce. Okej. Okay. Trzymaj pozycję. Piechota. Za mną. Dobra, i się teraz ciągają. Piechota już... Kurczę, szybko, bo już tutaj lecą oni. Łucznicy, ostrzał. Piechota wkracza. Bardzo długie piki mają. Dobra, do ataku piechota. Dobra, może już wszyscy do ataku. Ale muszę zostawić na pozycję. Ja to jestem w dupcu, ale mocno nie testowałem. Lexpa biją nieźle, bo je wkażę. Pierwszy rycerz i giermek, może też coś być. Mimo troszeczkę ten rycerz lipę, tylko obsiadają. Mam na kuny. Uj, jak wywijają tym glewianem, czy co to mają jakieś widły podwójne. Bo w każdym biją Lexpa, ale dużo ich padło. Zaraz mu któryś zdzieliknąć, nie? Będzie problem. To jest moja taka elitarna jednostka. Walczmy, walczmy, o, wchodzę, jest. Ekstra. Rockhorsy mają bardzo mocny żołnierz. Co to robi? Już będę ci sprawiałem problemy, a co dopiero wojsko. Wiem, bo walczyłem tacy cięscy pobicia. Musiałem taką dywersję robić. Żebym chcieli podpisać Łowca Głów. Ich bierzemy oczywiście jak najbardziej. O, na giermka. No, z nim nie jesteś. Za to łupy pokaźne. Kuszało 64. Wrażenie, więc ten sprzęt weźmiemy. O, z tym walczyłem bardzo długo. Kiepskie ostrości. Ale to było jedyne... Jedyny przyrząd, który przybijał zbroję. Był na tyle mocny, że żeby przydawał radę przebić właśnie pancerz. Się na tyle skuteczny. Dobra, to jest na zbrojny sierżant.
bojówkarz na kierunku. Co? Co jak kliknąłem? Od razu sobie go wezmę, awansuję na giermka. Bojówkarz. Inicjanta z łukiem. Zobaczymy co to jest. Z drugim łukiem jakiś łucznik. Sprawdźmy, może będzie lepsza formacja, jeśli chodzi o strzelectwo niż ten sierżant wielostaniowy. 8 zręczności, co? Nie, charyzm. Szkolenie. Jednoręczna broń, zapis. Zapis i lecimy do Uxal. Mam nadzieję, że nie spotkamy po drodze jakichś wykopszonych bandytów. 26. Właśnie, my możemy wykopsić tutaj tych naszych ziomów. To na przykład. Ile potrzeba, panie, żebyś mógł nieść ten kurz? 10 siły, za dużo. Ty nie możesz tarczy tutaj nieść? 8. Cyka ma też. No to 8 też nie, bo ten skrót tego nie mógł, do tego też nie będziesz mógł, więc musimy tego zioma wykosić. Sprawdźmy, mamy 11, więc bez problemu możemy mu dać mocny wpływ. Czyli tak, zamiast tego śmiesznego łuku dostaniesz ekstra kusze. Dziesięć, 27. Coś takiego. Tak. I już jesteś lepszy ziomy. W sumie jeszcze dam ci młotek i będzie ekstra. Dobra, to wszystko, resztę można sprzedać. Dobra. Okej. Okay. Safe. O, do Uxal. Lecimy do Uxal. Tu są bandyci, więc możemy ich kupić, plądrować i atakować i rozwalać i w ogóle. Idź na rynek ze zbrojami. Opat 10 tysięcy, niedużo, ale nie mam nawet siły tyle, żeby szarpać się z tym zbroją. Jest słaba, ta jest mała, nie ma 163, ale mała jest, okej. Okay. Tu możemy nosić paciek, zmieniacze. Osiągi. Dobra, na razie to musimy zrobić tak, żebyśmy jeszcze mogli sprzedać. O, Rolf. Fuck. Się sprzedać, co ja mówię? Tak musimy zrobić, żebyśmy mogli jeszcze zapłacić żołd. Zaległy żołd mieć na obecny. Jak tu z tym zale? Bandyta z lasu. Zapiszemy i atakujemy. Puścił cię szczęście, kanalio. Atakuj. Dobra. Łucznicy do przodu. Staniemy sobie troszeczkę na górce, trzymać pozycję, piechota za mną. Gdzie oni są? Trzeba ich wyszkolić, żeby byli jeźdźcy. Okay, piechota, 3 kawaleria za mną. To są moje standardowe procedury szyku, jeśli mam już różnorakie wojska. Mam i tych, i tych, i tych. Kawaleria tutaj raczej z tyłu zajedzie. Raczej się rozbitwują. Nie dogodam na tyle blisko. Piechota może atakować. W sumie kawaleria też. A, nie zaciukały.
Znaczy, że nie widać polecenia ataku. Łowca główny padł. Słowiański giernik padł. Cholera jasna. Nic za duży strat. Dwie nerwy kombinował. Wyjść z zapisów. Wczytujemy. Ale lak. 21. Save. O, jakich tam jest? O, w tygów. My taki wyśniemy opis o szczęście kanalia. Wzięliśmy, przecięliśmy im drogę. Weźcie wszyscy, atakujcie. Kawaleria za mną. I tyle w temacie. Zrobimy sobie szarże. Kurczę, mam tylko dwóch tych łowców. Niech łucznicy utrzymają te pozycje. O, ale dostałem strzał. Ze względu, że mają bardzo dobrą pozycję. Dobra, atakujcie, bo widzę, że też jest takie trupy. O, jak mi się dzielił. Tylko słyszę blachę, no, cwaniacki mi padł kiernik. Śmiechowy bandyta z lasu zabił. Nie może być. Jak jest? Oni co ćwiczą? Nie, tak się nie będziemy bawić. Nie za duże straty. No cóż, tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Modern Blade i Warband, modyfikacji Floris Expanded. Zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się i strzelajcie.